Halo, dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej porannej melisie. Z tej strony Zuzia Wendełowska, Szpinak Robible i zapraszam na temat związany z rozszerzaniem diety. Będziemy sobie rozmawiać o tym, jak bezpiecznie rozszerzyć dietę niemowlaka, a dokładniej o tym, jakich produktów unikać, by nie było niebezpiecznie. Jest to temat dosyć prosty, taki konkretny, bez jakiejś nadmiernej filozofii, chociaż postaram się go też przedstawić w takiej formie, żeby był łatwiejszy dla Was do zapamiętania, więc nie będziemy tylko sobie w nudny sposób wymieniać produktów, których nie należy podawać dziecku, bo inaczej stanie się coś złego. Spróbujemy sobie podzielić na jakieś sensowne kategorie, tak żeby było łatwo je zapamiętać. Także mam nadzieję, że zgromadzi się dużo osób, które właśnie przygotowują się do rozszerzenia diety, albo właśnie są na początku rozszerzenia diety i szukacie konkretnych, ważnych informacji na temat tego, jak to zrobić dobrze i bezpiecznie. Właśnie mam taką myśl, że kiedy to było, kiedy ja rozszerzałam dietę mojemu dziecku. Jak mało też wtedy było takich konkretnych informacji, i pamiętam, że wtedy tworzyłam, no to już było prawie 8 lat temu, gdzieś w grudniu miałam rozszerzaną dietę na początku stycznia, i tworzyłam wtedy taki bardzo duży wpis. On jest do tej pory dostępny na Szpinak Robible, on jest aktualizowany kilkukrotnie, właśnie o tym, o kompendium na temat rozszerzania diety. I pamiętam, ile ja musiałam czasu spędzić, żeby zgromadzić te wszystkie informacje, a teraz tak wiele z nich jest dostępnych na wyciągnięcie ręki. Natomiast mam też taką myśl, że czasami, kiedy zbyt dużo wiemy, kiedy mamy dostęp do zbyt dużej ilości informacji, kiedy obserwujemy być może zbyt dużo kont związanych z rozszerzaniem diety, to czasami bywa trudno. Czasami można się pogubić, czasami można się nabrać dużo wątpliwości i mieć w sobie sporo lęku i takich trudności, żeby rozszerzać tę dietę ze spokojem. A że to jest poranna melisa, no to będziemy starali się, mimo tego, że będziemy gadać o niebezpiecznych produktach, będziemy starali się znaleźć dużo spokoju. Witaj, jesteśmy na początku, cieszę się bardzo, zatem zapraszam Was bardzo serdecznie do szukania właśnie tego spokoju wraz z poranną melisą. Oczywiście znajdziecie też dużo innych nagrań dotyczących rozszerzenia diety, ponieważ to już jest 142. poranna melisa, także wiedza dostępna za darmo dla Was jest po prostu olbrzymia. A jeżeli ktoś ma nadal niedosyt tej darmowej wiedzy, to przypominam, że już w przyszły wtorek, 14 listopada, widzimy się na darmowym webinarze na temat rozszerzania diety. Jeżeli jeszcze nie jesteście zapisani, to polecam Wam bardzo serdecznie dołączyć. Dobrze, no to słuchajcie, jakie to są produkty niebezpieczne? Ja może na sam początek powiem, że nie ma czegoś takiego jak produkt, po którego zjedzeniu jednorazowo mamy 100% szans, że coś się naszemu dziecku stanie. Jakby to właściwie coś takiego nie istnieje, jeżeli mówimy o produktach jadalnych, oczywiście. Dlaczego to mówię? Dlatego, że będziemy mówić o produktach niebezpiecznych, a nie zabijających nasze dzieci. To jest dosyć ważne rozróżnienie. I mówię to dlatego z dwóch powodów właściwie. Pierwsze to jest takie poczucie, że jeżeli zdarzyło Ci się podać, bo może się tak zdarzyć, że wśród tych produktów, które będziemy wymieniać i sobie o nich rozmawiać, znajdzie się coś, co już podałaś swojemu dziecku, albo Twoje dziecko jadło, albo Twoje starsze dziecko jadło. I możesz mieć wtedy poczucie winy, albo wyrzuty sumienia, jakieś takie poczucie, o Boże, co ja zrobiłam swojemu dziecku. Więc to nie do końca tak jest, że każde podanie tego typu produktu wiąże się z tym, że dziecku na pewno coś się stanie. Natomiast jest jeszcze drugie odbicie jakby tego. To jest czasami też takie przekonanie, z którym się często spotykam, że jeżeli na przykład coś raz podałam, drugi raz, trzeci raz podałam mojemu dziecku i nic się nie stało, to znaczy, że to już jest produkt bezpieczny. To znaczy, że to jest produkt, który ja mogę spokojnie i bezpiecznie podawać. No nie. W tych wszystkich produktach, o których będziemy mówić, chodzi właśnie o to, że one nie są do końca bezpieczne, czyli lepiej ich unikać z różnych względów. Pierwszy jakby czynnik, dla którego warto unikać tych produktów, to jest ryzyko. Chodzi o to, że istnieje pewna gama produktów, które zwiększają ryzyko
jakiegoś niekorzystnego zdarzenia w kontekście naszych dzieci. Czyli może chodzić o zadławienie, czyli o produkty, które zwiększają ryzyko zadławienia, tak samo produkty zwiększające ryzyko tego jakiegoś zatrucia pokarmowego. I są to, zaraz będziemy wymieniać sobie te produkty, natomiast to są te rzeczy, które po prostu może się zdarzyć, że podasz swojemu dziecku 5 razy i nic się nie wydarzy. Ale za szóstym może się wydarzyć coś bardzo, bardzo złego. Dlatego tutaj nie działa jakby ten system mówiący nam, moje dziecko już, nie wiem, nauczyło się jeść winogrona, bo ma 14 miesięcy, więc na 100% ten produkt jest bezpieczny. No nie, nadal jest to produkt wysokiego ryzyka, czyli nadal jest bardzo duża szansa, że może się coś zdarzyć i wielokrotne podanie tego produktu nie sprawia, że on jest mniej niebezpieczny, że on się stał bardziej bezpieczny. Natomiast druga grupa produktów, o których będziemy mówić, to są produkty, o których można wykorzystać to znane powiedzenie, że to dawka czyni truciznę, czyli to są produkty, które w nadmiarze podawane zbyt często, w zbyt dużych ilościach mogą prowadzić do niebezpiecznego przekroczenia jakichś bezpiecznych limitów i prowadzić do jakiegoś trwałego albo mniej trwałego, ale uszkodzenia organizmu, powiedzmy tak bardzo szeroko i powiedzmy tak bardzo, bardzo ostro, tak? Ale generalnie chodzi o to, że są produkty, których dzieci nie powinny spożywać dużo i często. Tak? Czyli tu mamy takie dwie grupy produktów. Pierwsza, produkty o wysokim ryzyku, czyli takie, których chcemy unikać jak tylko się da, bo nawet to, że Twoje dziecko już się zjadło, nie sprawia, że one stają się bezpieczne. I dwa, to są produkty, których chcemy unikać w nadmiarze, czyli jeżeli mamy możliwość tego nigdy nie podawać, to nie podajemy, ale jeżeli się nam zdarzy, jeżeli dziecko przez przypadek to zje, jeżeli gdzieś tam to się poda, to nie jest tak, że od razu dzieje się coś niedobrego czy niebezpiecznego. I teraz tak, ja sobie podzieliłam produkty, których chcemy unikać, na kilka takich kategorii. Pierwsze to są właśnie produkty związane z ryzykiem zadławienia, czyli wszystkie te produkty, i one są, mi się wydaje, takie najbezpieczniejsze, znaczy najważniejsze do opowiedzenia, bo o nie najczęściej pytacie. One też właśnie stwarzają takie, najczęściej podawane są przez przypadek, nie? Czyli najczęściej zdarzają nam się pomyłki w kontekście podawania produktów o wysokim ryzyku zadławienia. I to są właśnie te produkty związane z ryzykiem, czyli tak jak powiedziałam, to, że Twoje dziecko jadło już 5 razy produkt generalnie z grupy ryzyka, produktów o wysokim ryzyku zadławienia, to nie znaczy, że ono już na 100% potrafi go jeść. To raczej znaczy, że mieliśmy szczęście i nadal chcemy tego unikać, jeżeli możemy. I większość produktów o wysokim ryzyku zadławienia chcemy unikać ich proponowania tak do nawet 5. roku życia. Część takich trochę prostszych, powiedzmy do 2. roku życia, do końca 2. roku życia, na pewno nie wcześniej, ale jest wiele, których lepiej nie podawać w tej formie nawet do 5. roku życia. I jakież to są produkty, które nam zwiększają ryzyko zadławienia? Pierwsza grupa, chyba taka najbardziej znana i najbardziej kojarząca się z produktami wysokiego ryzyka. Ja tu sobie będę się też posługiwać plenerem smaków. Jeżeli jesteście też zainteresowani zakupem planera smaków, to od razu Wam powiem, że zawsze po webinarze jest jakaś promocja, także warto się zapisać na ten darmowy webinar, bo wtedy możecie sobie kupić planer w niższej cenie. Dlaczego chcę nim posługiwać? Dlatego, że tam jest właśnie ta lista. Lista produktów niebezpiecznych i lista produktów zakazanych w diecie dzieci. I nią się będę posługiwać, bo to jest tak naprawdę cały czas to samo, o czym też będę mówić, nie? Pierwsza grupa produktów, które zwiększają ryzyko zadławienia, to są produkty okrągłe. Okrągłe, czyli to jest coś, co możecie sobie od razu mieć w głowie. Jeżeli coś jest okrągłe i mniej więcej ma taką średnicę, jak jesteśmy sobie w stanie wyobrazić drogi oddechowe dziecka, to jest produkt niebezpieczny. Dlaczego? Dlatego, że małe dzieci, one jeszcze nie potrafią jeść. Tak? One jeszcze nie potrafią jeść, bo się dopiero tego uczą. Oczywiście uczą się w praktyce, czyli musimy im dawać różne produkty, żeby one się uczyły gryźć, żeby one się uczyły połykać, żeby one się uczyły żuć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są takie produkty, na które przyjdzie pora później, kiedy to dziecko już będzie miało umiejętność żucia i gryzienia wysoko. I co się może zdarzyć? Nie? Mam tu takie piękne, idealne winogronko, które jest po prostu takim, mi się wydaje, idealnym przykładem. Nie? Ono jest okrągłe,
Ona jest mniej więcej takiej wielkości, że gdyby dziecko sobie z nim w buzi nie poradziło, czyli nie przygryzło prawidłowo, ono miałoby szansę jakoś. To jest ryzyko, czyli nie każdy taki winogron to zrobi, ale jest większe ryzyko, że ono nam wpadnie do dróg oddechowych dziecka. Czyli jak sobie wyobrazicie, tutaj mamy takie dwie rurki, nie? Mamy przełyk, którym dziecko będzie połykać pokarmy, i mamy tchawicę, czyli tą rurkę, którą oddychamy, nie? Czyli ta, która prowadzi później do płuc. No i jeżeli to nam wpadnie, drogi oddechowe, to może te drogi oddechowe zatkać, nie? I strasznie trudno jest potem dziecku to wykrztusić, nie? Czyli może dojść do zadławienia. Czyli wszystkie te produkty, które są takiej wielkości mniej więcej, są okrągłe. Mamy winogrona, mamy pomidorki koktajlowe, ale to też może być jakaś bardzo duża borówka, to mogą być wiśnie na przykład. Tutaj już trudno podać wiśnie w całości, tak? Ale są to takie rzeczy, które stwarzają ryzyko. Możemy sobie wyobrazić inne produkty, które są okrągłe, które też stwarzają ryzyko. Tutaj bardzo często się zapomina o parówkach, kiełbaskach, grubych kabanosach. Są też te takie paluszki serowe. One też mają podobną średnicę. W nich wszystkich chodzi, w tych wszystkich produktach zawsze chodzi o to, żeby zmniejszyć tą średnicę, nie? Czyli jak mamy średnicę, która jest okrągła, nawet jak ten sam pomidorek, on nie jest bardzo okrągły, nie? Ale średnica tego produktu jest okrągła. To chcemy go przeciąć na pół. Natomiast nie w tą stronę, bo jak przetniemy pomidora w tą stronę, nie? To średnica jest nadal okrągła i nadal jest takiej samej wielkości. Więc to nic nam nie zmieniło. Chcemy go przeciąć na pół wzdłuż, nie? Czyli chcemy tak to zrobić, żeby on był szerszy, nie? Żeby nie był taki, nie miał tej średnicy okrągłej. Więc wszystkie produkty, które znajdziecie, które są właśnie takie okrągłe i które miałyby szansę mieć tą wielkość mniej więcej taką, żeby nam wpaść w drogi oddechowe dziecka, to są produkty, których chcemy unikać. Zazwyczaj się mówi właśnie o pomidorkach koktajlowych, o winogronach. Mówimy też właśnie, na przykład możemy powiedzieć też o suszonych owocach, też one mogą być okrągłe. Ich jeszcze musimy unikać trochę z innych powodów, ale właśnie parówki, które są w całości albo pokrojone w takie plastereczki okrągłe, też kroimy wzdłuż i jesteśmy bezpieczni. Także to są pierwszy typ produktu, produkty okrągłe. I wśród produktów okrągłych często jest trochę mitów na temat produktów okrągłych, ale małych. Czyli ja tu sobie wzięłam, gdzieś muszę znaleźć, na przykład kukurydzę. Nie? Kukurydza jest okrągła, ciecierzyca jest okrągła, rodzynki są w miarę okrągłe, ale są małe, tak? Czyli oczywiście istnieje ryzyko tego, że dziecko sobie tą kukurydzę zaaspiruje, czyli wciągnie w drogi oddechowe, ale jest to mniejsze ryzyko i ono jest takie samo jak, nie wiem, przy jedzeniu kaszy czy ryżu, tak? Po prostu dziecko się może zadławić wszystkim, nie? To jest ten problem. Natomiast nie musimy unikać tego typu produktów absolutnie, ponieważ one nie mają ryzyka zatkania, tak? Zatkania dróg oddechowych. One mają tylko takie ryzyko, że one mogą nam wpaść, ale prawdopodobnie dziecko je odkrztusi albo będzie uda się je po prostu w inny sposób wydostać. Więc no, nie chodzi o te takie drobne, okrągłe produkty, chodzi o produkty szerokie, duże, okrągłe. Dobra. Patrzę na Wasze pytanie, co tu się pojawiło. Magda pyta, czy w planerze smaków jest też część teoretyczna? Tak, jak najbardziej. Planer smaków, on się składa z tych takich trzech części tak naprawdę, czyli mamy tą właśnie część teoretyczną, książkę o tym, jak rozszerzać prawidłowo dietę. Tam jest wszystko, co musicie wiedzieć w teorii. Tą część praktyczną, czyli te rzeczy do planowania posiłków, listy do odznaczania, takie podsumowania ważnych etapów w rozszerzaniu diety, czyli taki przewodnik, który po kolei Was będzie prowadził po rozszerzaniu diety. No i te plansze, o których tutaj już zaczęłam mówić, tak? Czyli plansze o produktach niebezpiecznych, plansze bogate w żelazo i tak dalej, i tak dalej. Będę o nim na pewno też na webinarze właśnie szerzej mówić, więc teraz nie chcę na to też tracić zbyt dużo czasu, żeby nam się Melisa za bardzo nie przeciągnęła. No właśnie, co do winogrona, to właśnie jest to bardzo zdradliwie. Szewiec Trzylatek umarł przez uduszenie, bo winogrono było podane właśnie, no to jest to do 5. roku życia. Ja tu jestem bardzo wyczulona, tak jak mam wiele rzeczy, które jakby dzieci są różne, na przykład w temacie słodyczy czy czegoś takiego, to te produkty tak. Kinga. Obserwowałam panią 3 lata temu przy rozszerzaniu diety córce i teraz wróciłam dla syna. Super, bardzo się cieszę. Cieszę się bardzo, że wracacie do mnie. To mi zawsze daje dużo przyjemności i radości. Dobra, czyli mamy produkty okrągłe, przerobione. Słuchajcie, druga grupa produktów to są produkty twarde. Twarde, czyli takie, które dziecko może jeszcze nie umieć prawidłowo gryźć i może je próbować połknąć w całości, tak?
może nie być w stanie ich prawidłowo pogryźć. Czyli to wiele surowych warzyw, twardych bardzo, jak surowa marchew jest bardzo dobrym przykładem, tak? Tutaj zazwyczaj nie mówi się o papryce, bo ona jest jednak miękciejsza. Oczywiście inaczej trochę będzie jadło paprykę 6-miesięczne dziecko, ono będzie ją sobie bardziej ssało, a inaczej 10-miesięczne dziecko. Natomiast wszystkie takie bardzo twarde rzeczy, i tutaj mamy orzechy w całości, tutaj mamy właśnie jakieś surowe warzywa, twarde, trudne do pogryzienia, ale też chciałabym zwrócić Waszą uwagę na różnego rodzaju ciastka, chrupki, chipsy jabłkowe. Niektóre z nich, nie mówię, że wszystkie, ale niektóre z nich są bardzo twarde. Wręcz są niektóre takie, które kształtem są okrągłe i bardzo twarde. Czyli już naprawdę takie są gwiazdki, które w moim odczuciu są niebezpieczne. Jak jeżeli to jest produkt, który jest naprawdę trudno nam gdzieś tutaj sobie samymi wargami odgryźć, to nie jest to tak naprawdę, ja sobie zobaczę, to jest dosyć twardy produkt. Oczywiście, może niemowlę da radę sobie to rozmiękczyć w buzi, ale to jest produkt według mnie większego ryzyka. Nie? Więc tu musicie sobie sprawdzić po prostu różne jakieś takie chrupki, czy jakieś takie rzeczy, jeżeli chcecie w ogóle podawać niemowlakowi, to sobie sprawdzić, czy one są na tyle miękkie, że dziecko faktycznie będzie w stanie je rozmemłać w buzi. I oczywiście przykład, o którym nadal zapominamy, a który jest mega ważny, to jest jabłko. Surowe jabłko, pokrojone właśnie w takie ćwiartki, plasterki grubsze czy coś takiego, ono jest turbo, turbo niebezpieczne. Może się wydawać łatwe, bo to przecież nie jest aż tak twarde jak marchewka, ale ono jest jednocześnie kruche, nie? Czyli może się nam łatwo takiemu dziecku ułamać kawałek, który jest trudny już później do pogryzienia, dlatego takie surowe jabłko jest rzeczywiście takim bardzo no, no, no. Oczywiście możemy je podać starte na tarce, możemy je podać w całości dziecku do pogryzienia, albo teraz się dużo mówi właśnie o takich mega, mega cieniuśkich plasterkach, nie? Że możemy podać to jabłko w takiej mega cieniutkiej formie i dziecko też sobie z nimi powinno poradzić, tak? Więc to jest druga, tutaj orzechów też nie podaję, orzechy możemy po prostu posiekać albo rozmiękczyć, gotując je na przykład w owsiance, czy gotując je, po prostu namaczając je i w ten sposób możemy podać te takie bardzo twarde rzeczy. Natomiast to jest druga grupa produktów zwiększających ryzyko zadławienia. Trzecia grupa produktów zwiększających ryzyko zadławienia to są produkty, które się mogą skleić, przykleić. Czyli mamy liściaste warzywa, nie? Sałatę, szpinak taki w całości w liściu, nie? On się tam może zbić w kulkę i może być trudny. Mamy właśnie takie suszone owoce w całości, na przykład cała suszona morela, cały daktyl, łyżka masła orzechowego, taki mega, mega, mega miękki kawałek chleba, takiego tostowego na przykład, który może się nam zbić w kulkę, nie? Jak sobie wyobrazić, takie są te miękkie, maślane bułeczki, takie wieczne, co się przetrwają po prostu wybuch atomowy. No nie, no to one są właśnie takie ryzykowne, że jeżeli to się może tak skleić w kulkę jakąś dziecku, bo dziecku nie będzie w stanie pogryźć, to to też jest niebezpieczne, tak? I to są tak naprawdę chyba wszystkie te rzeczy, na które musimy uważać, jeżeli chodzi o ryzyko zadławienia u dzieci. Tak jak mówiłam, dziecko oczywiście może nam się niestety zadławić wszystkim i zazwyczaj tak jest, prawda, dzieci dławią się nie jedzeniem, ale tym na przykład, co znajdą na podłodze, zabawką, no bo nie chcą tego połknąć, więc biorą do buzi i przez przypadek może dojść do tego niebezpiecznego incydentu, dlatego obowiązuje nas też co, żeby umieć udzielić dzieciom pierwszej pomocy. Gdzie ja mam tą kartę z pierwszą pomocą? No. Ja to zrobiłam. Aha, tutaj. Więc oczywiście w planerze jest też karta z instrukcją pierwszej pomocy przy zadławieniu u dzieci u dzieci powyżej pierwszego roku życia i u niemowląt. No dobrze, ja sobie nakruszyłam ciachem na stół. Dobra, więc to jest pierwsza grupa. To są produkty o zwiększonym ryzyku zadławienia. Ich unikamy, jeżeli tylko możemy. Jeżeli Twoje dziecko kiedyś zjadło winogrono w całości, nic mu się nie stało, dobra, mieliście szczęście, super. Ale jeżeli masz dwulatka, który wydaje ci się, że zjada winogrona w całości, to jest to nadal wysokie ryzyko, że może się do czegoś dojść. I w tym samym grupie produktów o wysokim ryzyku niebezpieczeństwa, czyli takich rzeczy, które może się zdarzyć, że twoje dziecko zje i nic się nie stanie, ale to nie sprawia, że chcesz to podać drugi raz, są produkty o wysokim ryzyku zatrucia, czyli takie rzeczy, które możesz podać,
i które mogą doprowadzić do zatrucia pokarmowego. Znaczy, oczywiście są wszystkie jakieś zepsute produkty, czy produkty, tak powiem, o takiej jakości, której nie znamy, nie wiemy, ile to było poza lodówką, nie wiemy, czy to jest jeszcze bezpieczne. Produkty, które, nie wiem, 4 dni były przechowywane w lodówce, 5 dni były przechowywane w lodówce. Po prostu takie, które mamy wątpliwości co do jakości zdrowotnej, tutaj jesteśmy trochę bardziej wyczuleni, czyli coś, co być może twój tata by zjadł, jak to zawsze ojcowie, którzy zjadają tą sałatkę po prostu po 5 dniach czy iluś tam, to tego dziecku nie chcemy podawać. Nie, tu jesteśmy bardziej wyczuleni, takie 2-3 dni produkt po ugotowaniu w lodówce możemy jeszcze podać, ale więcej raczej bym powiedziała nie, dlatego że taki mały organizm dziecięcy jest po prostu słabszy, ten układ odpornościowy jest jeszcze niewykształcony w takim stopniu, dlatego są to produkty, których chcemy unikać, żeby nie zwiększać ryzyka właśnie zatrucia pokarmowego. I wśród takich produktów, których też chcemy unikać z tego względu, są produkty surowe od zwierzęce, czyli surowe mięso, surowe ryby, tutaj oczywiście jakieś sushi, tatary, ale też niedopieczone prawidłowo mięso, niepodgrzane prawidłowo, ale też jajka, surowe jajka, żadnych, nie wiem, surowych kogli mogli, dodawania żółtka, ale też płynne żółtka, czyli jajko na miękko, jajko sadzone z płynnym żółtkiem. I do kiedy tych produktów nie podawać? Znowu znajdziemy różne informacje. Według mnie tak drugi, piąty rok życia. To są takie dwie granice najczęściej spotykane. Nie? Dlaczego? Dlatego, że to zwiększa ryzyko znowu zatrucia. Że jeżeli zdarzy się nam akurat jajko, które jest nosicielem, to nie jest prawidłowe określenie, salmonelli, to jeżeli takie jajko dziecko spożyje, może dojść do zatrucia, które jest bardzo, bardzo niebezpieczne. I oczywiście, ponieważ zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia, więc temat klasyczny, grzyby, grzyby leśne w żadnej postaci, nawet jeżeli masz 100% pewności, że to jest prawidłowy, dobry, bezpieczny grzyb. W moim odczuciu jest to coś, czego nie powinniśmy podawać, i w tym również myślimy o żadnych sosach grzybowych, wywarach grzybowych, nie wiem, czegoś, z czego wyjęłaś grzyby suszone po ugotowaniu. To jest nadal produkt niebezpieczny, o wysokim ryzyku zatrucia. Tak? Czyli może się zdarzyć, że na przykład będzie tam grzyb, który może nie jest trujący, ale jest niejadalny, czyli taki, który u dorosłego spowoduje ból brzucha, a u dziecka może spowodować poważne zatrucie. Nie? Czyli z tego powodu wszystkie leśne grzyby są dla mnie wykreślone. Natomiast grzyby hodowlane oczywiście, czyli pieczarki, jakieś shiitake, jakieś boczniaki są ok i możemy je podawać, bo tu nie chodzi o jakieś, nie wiem, niestrawność czy coś tylko, czy że są niewartościowe, bo to też nieprawda. Chodzi jedynie o to, że może dojść do zatrucia, czyli produkty, których nie jesteśmy pewni. I tutaj mamy jeszcze w tej grupie mamy jeszcze miód. Miód nie powinien być podawany dzieciom właśnie ze względu na to, że mogą tam się znajdować przetrwalniki bakterii Clostridium botulinum, która może doprowadzić do zatrucia jadem kiełbasianym, więc z tego względu tych produktów miodu nie podajemy małym dzieciom do końca pierwszego roku życia przynajmniej, żeby nie było jakby zdarzenia, że ktoś się zatruł miodem, który zawierał Clostridium botulinum, są bardzo rzadkie. No ale jednak uważajmy. I tutaj też pamiętajmy, że podgrzanie miodu, upieczenie miodu nie sprawia, że on jest bezpieczny, tak? Natomiast po pierwszym roku życia, może lepiej po drugim, no bo to słodkie jest, spokojnie ten miód może się pojawiać w diecie. Tutaj już to ryzyko jest po prostu na tyle małe, że je przełykamy, tak? Znowu, no, gdzieś się zatruć nam dziecko może wszystkim, nie? Nie jesteśmy w stanie go uchronić zawsze i wszędzie przed jakimkolwiek możliwością zatrucia. I w ten sposób kończymy produkty, które zaliczyłam do grupy wysokiego ryzyka, czyli produkty, których chcemy unikać, nawet jeżeli kiedyś twoje dziecko to zjadło i było ok, dlatego że zawsze one niosą ryzyko, że coś się niebezpiecznego może zdarzyć. I one zazwyczaj do drugiego, do piątego roku życia, tak zależy jak na to patrzymy i pewnie zależy jak bardzo ostrożni jesteśmy i zależy jaki to jest dokładnie produkt, raczej wolimy unikać. A druga grupa produktów niebezpiecznych dla niemowląt to są takie produkty, które spożywane w nadmiarze, takie, kiedy dziecko zje ich zbyt dużo, zbyt często pojawiają się w diecie, mogą być niebezpieczne. I tu niebezpieczne mogą być dla organizmu, czyli na przykład ten nadmiar będzie powodował jakieś obciążenie organizmu jakimiś składnikami,
albo mogą być niebezpieczne ze względu na przykład na nawyki żywieniowe, na przyzwyczajenie, na to, że mogą utrudnić nam rozszerzanie diety, czyli to jest te grupy produktów, których dawka czyni truciznę. I tutaj wśród nich przede wszystkim z takich najbardziej znanych, które najbardziej nam się kojarzą, to jest oczywiście sól. Nie solimy dla niemowląt, najlepiej do 2. roku życia, czyli również dla małych dzieci staramy się nie solić produktów dla dzieci. No właśnie, ale to nie oznacza, że twoje dziecko nie może zjeść niczego, co dotknęło tą sól. Jeżeli masz 10-miesięczne dziecko i twoje dziecko w restauracji dorwie się do zupy pomidorowej, która jest solona, to świat się nie zawali. Bylebyście codziennie do tej restauracji na tą zupę pomidorową teraz nie chadzali, albo żebyście nie zaczęli prodawać dziecku wszystkiego, co jest solone. Mogą się zdarzyć też produkty, które są takie dosyć naturalnie słone, czyli może się zdarzyć, że twoje dziecko będzie jadło co jakiś czas ogórka kiszonego, kawałek żółtego sera, mozzarelli, jakieś inne kiszonki, tak? Oliwkę może sobie zjeść, tylko raczej nie codziennie w dużych ilościach, tak? W sensie na przykład możemy sobie ustalić, że tak jedna porcja czegoś mocno słonego na dzień, nie? I wtedy jesteśmy w miarę bezpieczni. Trudno jest określić tą dawkę soli, a właściwie sodu, no bo to o sód tu chodzi, która byłaby niebezpieczna dla niemowlaka, dlatego po prostu, no bo to zależy od masy ciała, od funkcjonowania nerek, i tak dalej, od tego, ile mleka jeszcze dziecko spożywa, bo oczywiście sód się znajduje w mleku i matki, i w mleku modyfikowanym, więc to jest trudne do określenia, dlatego staramy się tego po prostu, jak możemy, unikać, tak? I teraz tak, jeżeli chodzi jeszcze o tą sól, coś tu chciałam jeszcze powiedzieć. Aha, chciałam tylko powiedzieć, że dlaczego to jest niebezpieczne, dlatego że może obciążyć nerki dziecka. Nerki dziecka jeszcze nie są w stanie tak prawidłowo filtrować i zarządzać gospodarką sodową, że po prostu nadmiar sodu będzie je obciążać. Mogłoby dojść do uszkodzenia nerek. Oczywiście to byśmy się musieli naprawdę mega postarać z tą solą, żeby coś takiego doszło, albo dziecko miałoby jakieś predyspozycje. Ale po co obciążyć te nerki dziecka, skoro mają mu służyć na przykład 90 lat? Nie? Może lepiej nie ma co ich obciążać. Kolejny produkt, który właśnie jest niebezpieczny ze względu na nadmiar, to są różne rodzaje mleka. Oczywiście dziecko może sobie spożywać ile chce mleka matki i ile chce mleka modyfikowanego, natomiast nie chcemy, żeby spożywało raczej, szczególnie w takiej formie do picia, mleka krowiego, czyli nie możemy zastąpić mleka modyfikowanego ani mleka matki mlekiem krowim. Nie chcemy podawać mleka koziego ani żadnych innych zwierząt, tak naprawdę, czyli żadnych owczego ani nie wiem, wielbłądziego. Dlaczego? Dlatego, że one są zbyt bogate w składniki odżywcze. Tam jest za dużo wapnia, za dużo sodu. Mogą obciążać organizm dziecka i utrudniać na przykład wchłanianie żelaza. Ale to znowu nie znaczy, że twoje dziecko nigdy nie może zjeść, nie wiem, kaszki na mleku, albo nie może zrobić mu raz w tygodniu budyniu na mleku, a już na pewno nie oznacza, że nie możesz podawać mu produktów mlecznych, bo oczywiście wszystkie jogurty, twarogi, kefiry i tak dalej są dostępne i możliwe. Chodzi tylko o nadmiar mleka krowiego, taki, że mnie dziecko pije szklankami to mleko, albo codziennie do każdej potrawy, czy codziennie do śniadania dodajesz mleko. Tego chcemy unikać. Mleko kozie jest jeszcze bardziej bogate, więc je w ogóle eliminujemy. Przetwory kozie w niewielkiej ilości wydają się być bezpieczne. No i mamy jeszcze z roślinnych rodzajów mlek. Też raczej się mówi o tym, czyli tak samo jak mleko krowie. Raczej nie chcemy podawać do picia roślinnych alternatyw, czyli tych różnych mlek owsianych i tak dalej. Natomiast możemy na nim przygotować jakąś potrawę, możemy go wykorzystywać. Raczej polecam mleko roślinne, niewzbogacone w wapń w tym wypadku. Dlatego, że nie chcemy, żeby tego wapnia było zbyt dużo, nie chcemy, żeby ten wapń utrudniał nam wchłanianie żelaza. No i jeszcze mamy wśród mlek roślinnych, których nie chcemy podawać, jest mleko ryżowe. Mleko ryżowe może mieć zbyt dużo arsenu, ten arsen może się kumulować w organizmie, więc nie chcemy go podawać często. I znowu, ponieważ to dawka czyni truciznę, jeżeli twoje dziecko przez ostatni miesiąc piło mleko ryżowe do owsianki, to nie znaczy, że teraz po prostu coś się strasznego stanie, po prostu przestań mu je podawać, tak? I tyle. Ale jeżeli masz do wyboru 40 innych rodzajów mlek roślinnych w sklepie, to wybierz inne, nie mleko ryżowe. I to mleko ryżowe tak do 5. roku życia nawet się go nie zaleca do podawania. Dobra, to są rzeczy. Aha, tutaj jest jeszcze oczywiście napar z kopru włoskiego.
No to nie jest coś, co dzieci często spożywają obecnie. Teraz już się od tego odchodzi. Natomiast też Wam powiem przy okazji, jeżeli byście chcieli poić dziecko naparem z kopru, herbatką z kopru włoskiego, to tego nie róbcie, lepiej. I ostatnia rzecz, która mi tak naprawdę została do omówienia, też związana właśnie z hasłem dawka czyni truciznę, czyli produkty, których chcemy unikać, nie umierać. Chyba wszystkich świętych mi w głowie siedzi. Nie chcemy unikać raczej w nadmiarze. To są takie produkty, które myślę, że mogą nam utrudniać rozszerzanie diety. To są takie produkty, które wydają nam się odpowiednie dla dzieci, ale tak naprawdę lepiej, żeby ich nie było w diecie dziecka. To są takie produkty, które mogą kształtować nieprawidłowe przyzwyczajenia smakowe dzieci, mogą kształtować jakieś nieprawidłowe nawyki żywieniowe. I tu bym wymieniła takie rzeczy jak musy owocowe w tubkach. Wydaje mi się, że była poranna mylica o musach owocowych. Tak, była o musy, soki owocowe i tak dalej. Więc to jest o rodzaju cukru, który nazywamy cukrami wolnymi. One są właśnie między innymi w musach owocowych. Natomiast musów owocowych chcemy w miarę możliwości unikać, czyli znowu no nie podawać ich codziennie, nie zastępować innych posiłków tymi musami. One się mogą zdarzyć w żywieniu dzieci, nie są trujące, ale raczej chcemy ich unikać, dlatego że mają dużo cukru naturalnego, ale jednak są mega słodkie, nie uczą dzieci smaków, nie przyzwyczajają do gryzienia, do żucia, nie uczą jedzenia. Łatwo jest zjeść tego dużo, łatwo jest to zjeść nieświadomie. Przyzwyczajają dalej do ssania, oklejają zęby, no generalnie jest sporo takich rzeczy, które mówimy, no nie, raczej lepiej, żeby tych musów nie było dużo, a one się nam wkradają łatwo do diety, bo dzieci je lubią i my sobie myślimy, o, nie zjadło obiadu, to może zje mus owocowy, to nie jest dobra droga, będę o tym mówić też na webinarze, jak nie dać się, nie wpaść w te takie częste problemy związane z rozszerzaniem diety, gdzie tam takie niebezpieczne zaułki nam się pojawiają. Także i o tym też jest w planerze sporo, ale to jest jakby zupełnie inny temat. Więc te musy owocowe dla mnie są takie, uważajmy, nie za dużo, nie za często. Nie wpadnijmy w takie myślenie, że one są super dla naszych dzieci. Tak samo wszystkie przekąski w stylu chrupeczki, ciasteczka, zdrowe słodycze, czyli jakieś daktylowe batoniki, owocowe batoniki i tak dalej. Niemowlak tego totalnie nie potrzebuje. Nie ma co mu ostatnich w październiku mówiłam dużo na temat słodyczy. I też była ta melisa właśnie dotycząca trochę zdrowych słodyczy. Możecie sobie do niej wrócić. To są produkty, które nie są potrzebne niemowlakowi. Nie ma sensu tworzyć jeszcze u dziecka przyzwyczajenia, że w ogóle istnieje coś takiego jak ciasteczka, chrupeczki, coś, co się przekansza. Więc jeżeli możesz, to zamiast tego podaj dziecku kawałek owoców, jeżeli potrzebujesz jakiejś przekąski. No ale oczywiście, jeżeli starsze rodzeństwo na przykład je jakieś ciasteczka, albo dziecko widzi na placu zabaw ktoś, kto je ciasteczka i chce koniecznie spróbować, no to tak, pewnie jakieś alternatywy możecie poszukać, co jakiś czas ona się może pojawić. Dodałabym też tutaj jakieś deserki dla dzieci, szczególnie te takie słoiczkowe. Tam jest często i gęsto dużo słodkich dodatków, w sensie bardzo często one są dosładzane zagęszczonym syropem owocowym, albo sokiem winogronowym, albo sokiem jabłkowym, więc są naprawdę dosyć słodkie, a łatwo jest podać coś innego po prostu samodzielnie. I coś, co może stymulować gryzienie, znowu, jakby to jest ważne, że dziecko ma się uczyć gryźć. I żuć, i połykać się w dorosły sposób. Więc jeżeli cały czas przez 2-3 miesiące twoje dziecko głównie je papki i gładkie konsystencje, no to jest utrudniające dla dziecka do nauki jedzenia. Co ja tu sobie jeszcze wymieniłam? Aha, jeszcze sobie wymieniłam zbyt późno podane alergeny. Czyli alergeny, których unikamy w dzieci dziecka i też uważam, że jest to produkt może nie taki w nadmiarze, który szkodzi, ale jeżeli naszego lęku jest zbyt dużo. I tu myślę, że może być wiele rzeczy, nie? Jeżeli tego lęku twojego przed podaniem dziecku, nie wiem, kawałka chleba, mięsa, żeby ono sobie samo gryzło, jakichś warzyw, owoców, żeby ono się uczyło gryźć, ale też jeżeli tego lęku u ciebie jest bardzo dużo w związku z produktami alergizującymi, czyli orzechy, pestki różne, gluten, jajka, nabiał, ryby, owoce morza, to są takie najczęstsze alergeny,
to też warto się temu przyjrzeć, bo generalnie dzieci powinny dostać wszystkie te produkty gdzieś około do roczku czasu, czyli powinny mieć szansę się z nimi spotkać. Ja zawsze powtarzam, że lepiej wiedzieć o alergii dziecka, niż o niej nie wiedzieć. Mniejsze jest ryzyko wystąpienia alergii, jeżeli podamy wcześniej te alergeny, niż jeżeli będziemy z nimi zwlekać. Także pamiętajcie o tym, żeby do tych alergenów wracać co jakiś czas sobie sprawdzać, ok, czy jeszcze jest jakiś duży alergen, którego być może nie wprowadziłam. Tu często jest kwestia właśnie orzechów, masła orzechowego, orzeszków ziemnych. Te rzeczy często nam na koniec zostają, bo trochę się ich obawiamy wprowadzić. I na sam koniec, taki na czubeczku, po prostu wisienka na torcie, to są oczywiście wszystkie produkty, do których to dziecko będziemy zmuszać. No, to są niebezpieczne rzeczy dla naszych dzieci. Wszystkie rzeczy, do których będziesz zmuszać dziecko, kiedy będziesz odwracać uwagę dziecka, żeby ono to zjadło, jeżeli będziesz ukrywać te rzeczy przed dzieckiem, jeżeli będziesz zachęcać, namawiać, naciskać, żeby zjadło jeszcze łyżeczkę, żeby dojadło do końca, żeby jeszcze czegoś spróbowało. To są wszystko niebezpieczne produkty dla nawyków tego dziecka, dla tego, czego ono się dowie o jedzeniu, czy ono się będzie miało pozytywne skojarzenia z jedzeniem, czy będzie chciało jeść, czy będzie lubiło jeść. Więc nie zapominajmy o tym, że nie tylko chodzi o to, żeby mieć zgromadzoną wiedzę na temat listy produktów bogatych, niebezpiecznych, ryzykownych i tak dalej, tak? Tylko żeby też patrzeć w takim perspektywie rozwojowej na dziecka, że dziecko się ma uczyć jeść, ma doświadczać jedzenia, ma czerpać przyjemność z jedzenia. I to jest mega, mega istotne. Także tyle w temacie produktów niebezpiecznych dla dzieci. Wydaje mi się, że udało mi się ten temat omówić dosyć kompleksowo i też nie w taki nudny sposób. Tak mi się wydaje, możecie dać znać, czy to jest dla Was czytelniejsze niż przedstawianie listy po kolei, czy bardziej właśnie może trochę zaciemniające. Nie wiem, w moim odczuciu dla mnie jest ważne, żebyście Wy jako rodzice, my jako rodzice, bo ja też jestem rodzicem, uczyli się o tym, nie? Że nie chodzi o zapamiętanie listy, tylko o takie włączenie, okej, dlaczego to jest niebezpieczne, dlaczego tego unikać, czy to jest faktycznie bardzo niebezpieczne teraz dla mojego dziecka, nie? Bo to jest po prostu korzystniejsze, że wy się czujecie bardziej kompetentni, nie musicie co chwilę zaglądać do internetu i sprawdzać, po prostu dla mnie to jest istotne, tak? Taki jest gdzieś mój cel tego, co ja Wam przedstawiam. Magda pisze, wszystko jasne i klarowne, cieszę się bardzo. Agata jeszcze pyta na koniec, kuzynka powiedziała mi, że masło orzechowe jest bardzo szkodliwe dla dzieci. Czy słyszałam coś o tym? Nie, absolutnie nie ma takich zaleceń. Masło orzechowe jest raczej gęste, odżywcze, dosyć dobre. Oczywiście jak wszystko. Wszystko w nadmiarze może być szkodliwe, więc nie podawajmy masła orzechowego dziecku codziennie na każdy posiłek, ale też nie podawajmy dziecku na każdy posiłek szpinaku, ani jajka, ani chleba. Niech to będzie dieta różnorodna, bogata w różne składniki odżywcze. Zapraszam Was na darmowy webinar 14 listopada, wszystkich rozszerzających dietę. Jeżeli znacie kogoś, to też zbliża się do tego terminu, możecie mu polecić, zaprosić, możecie udostępnić to dzisiejsze spotkanie, jeżeli uważacie, że było wartościowe i ciekawe. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia w przyszłym tygodniu, a w przyszłym tygodniu będziemy gotować. Słuchajcie, będziemy gotować w kuchni, będziemy gotować produkty bogate w żelazo, żeby uniknąć anemii u niemowlaka. Także zapraszam Was bardzo serdecznie, będzie ciekawie, będzie musiała wysprzątać kuchnię, będzie się działo. Dzięki Wam bardzo, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło w tym tygodniu, oby nie było aż tak deszczowo i aż tak listopadowo, jak to dzisiaj wygląda za oknem. Buziaki, cześć!